na 89 i 9 FM. Wracamy do rozmów nieokrzesanych, oczywiście po małym graniu aż do godziny 20. Piotrek Korzep niezmiennie po tej stronie, a teraz gość Mateusz Iwaniak razem ze mną, początkujący aktor. Witam cię, Mateuszu. Witam serdecznie. Jak słyszeliśmy w sądzie, różne to są koleje tego polskiego aktorstwa względem amerykańskiego, względem innego. Zaczynasz dopiero tą drogę. Dopiero zaczynam swoją przygodę, tak. No właśnie. Jak to wygląda z twojej perspektywy takiego początkującego aktora? No z mojej perspektywy wygląda to tak, że młody człowiek, który chce zostać aktorem, musi w jakiś sposób zaistnieć w filmie, w telewizji czy w teatrze. No i wiąże się to z zapisaniem do agencji aktorskiej. Od kilku lat działam w warszawskiej agencji aktorskiej i wiąże się to z jeżdżeniem na castingi. Są castingi do reklam, do seriali, do filmów fabularnych, do filmów krótkometrażowych, także jest tego trochę. No i wiąże się to każdorazowo z wyjazdem do Warszawy i z zaprezentowaniem siebie, zazwyczaj krótkiej sceny na takim castingu. Ile takich już castingów jest za tobą? A to już nie liczę, bo sporo ich było. No od kilku lat jeżdżę, no to zależy, są z różnym natężeniem zazwyczaj, jeżeli produkcje powstają, jest na przykład przerwa wakacyjna, no to wtedy sporo tych produkcji powstaje, kręci się nowe sezony seriali, nowe filmy, także to zależy od konkretnej produkcji, prawda? Na przykład jak są zdjęcia zimowe, no to wtedy ten taki casting jest w zimie, jeżeli zdjęcia w lecie, no wtedy w lecie taki casting się odbywa. Nie masz takiej bojaźni na zasadzie, w co ja się pakuję? Nie od dziś mówi się o tym, że owszem, każdy aktor na przykład swoje 5 minut ma, a potem jest klops. No jak dostać rolę, no to nie ma chyba takiego jednego sposobu na to, jak taką rolę zdobyć. To zależy wszystko od reżysera castingu, który wybiera aktorów i który obsadza daną fabułę albo serię, albo coś innego. Nie ma właściwie chyba takiego jednego sposobu, żeby tą rolę dostać. Wydaje mi się, że każda rola jest zupełnie inna. Do każdej roli trzeba się inaczej przygotować i 5 minut to jest właściwie trochę strzelanie. Raz może się udać, raz może się nie udać. Jednego roku na przykład zrobi się 5 filmów, innego w ogóle, więc to wszystko zależy. No jest to ryzykowny zawód i na pewno nie daje takiej pewności, chyba że się jest na etacie w teatrze, ale to też nie zawsze jest pewne. To zależy wszystko od różnych czynników, prawda, finansowych zazwyczaj. W teatrze również działasz? W teatrze tak. Amatorskim na razie mam nadzieję, że w przyszłości, jak uda mi się skończyć szkołę teatralną, to już w profesjonalnym. Jest coś takiego, że mówi się, że to aktorstwo teatralne od takiego filmowego trochę się różni. Bardzo się różni aktorstwo filmowe od teatralnego i no w teatrze gra się na żywo, gra się na żywioł, prawda? W filmie robi się kilkanaście poprawek z różnych ujęć, możemy zapomnieć tekstu. W teatrze nie ma możliwości, żeby aktor zapomniał tekstu na scenie. Oczywiście to się zdarza czasami, ale zazwyczaj aktor musi być świetnie przygotowany. Jeżeli spektakl trwa na przykład 2,5 godziny, aktor musi być przez te 2,5 godziny cały czas w tej roli, w tej postaci i nie ma możliwości przerwania, zrobienia cięcia czy montażu, więc różni się w ten sposób na pewno. Mówi się o tym aktorstwie teatralnym, że jest takie natchnione względem tego na przykład filmowego. Natchnione. Wydaje mi się, że tak samo jak teatr jest sztuką, tak samo film jest sztuką, więc to nie da się porównywać aktorstwa teatralnego do filmowego, z tego względu, że w teatrze aktor ma świadomość tego, że ma żywy kontakt z publicznością. W filmie natomiast no, wie, że można zrobić cięcie, że pewne rzeczy są dorabiane później już w tej postprodukcji. Pewne rzeczy można wyciąć, zmienić, dograć, jeżeli coś nie wyjdzie, natomiast w teatrze idzie się na żywioł. Poza tym też jest taka konfrontacja, taka bliskość między aktorem a publicznością. Czy ludzie klaszczą, czy się śmieją w danej sytuacji, więc od razu mamy ten odbiór taki, jak to jest odbierane przez widzów. Mnóstwo aktorów, których znamy ze szklanego ekranu, gdzieś tam zahacza o teatr. Albo z teatru przechodzi do telewizji, albo z telewizji przechodzi do teatru. Można być takim uniwersalnym aktorem? Można być. Wydaje mi się, że można. Polskie aktorstwo polega na tym, że jeżeli obsadzacie ktoś w serialu, to wszystko zależy od słupków oglądalności. W pewnym momencie serial może się skończyć, natomiast etat w teatrze raczej jest taki dla aktora statyczny i to jest jakaś tam pewna pensja co miesiąc. Nie ma w Polsce i mało jest takich aktorów, którzy na przykład, tak jak w Stanach, występują tylko w filmach. Mało jest tak, że na przykład robi 3 filmy w roku i potem, prawda, nie robi nic. No bo znów to jest sytuacja pieniężna, tak? To jest sytuacja pieniężna, tak. I sobie dorobić, to tak, trzeba robić wszystko. Dokładnie. No, jeżeli się dostaje epizod w serialu, to ten epizod nie będzie trwał wiecznie, on trwa 5-10 odcinków, a potem co dalej, więc dlatego aktorzy też działają teatralnie, a niektórzy po prostu kochają teatr, kochają film i chcą łączyć i teatr, i film, i telewizję. Nie zawsze się to udaje, bo wiąże się to z czasem i z wielogodzinną pracą, czasami od rana do wieczora, no ale jeżeli ktoś chce to łączyć, no to niestety musi się liczyć z tym, że nie będzie go w domu i od rana do wieczora będzie pracował. No pomknąłeś o czasie, jak te obowiązki, które wykonujesz poza szkołą, bo jeszcze się uczysz, jak one wpływają na twoje życie? No wpływają bardzo.
bardzo. Czasami nie udaje mi się pewnych rzeczy pogodzić, staram się, ale czasami po prostu ze względu na czas zdarza się także, że pewne sprawy czasami zawalam. Staram się uczyć też pewnej systematyczności, odpowiedzialności w tym wszystkim, żeby, że wiadomo, muszę skończyć szkołę, żeby zdać maturę, bo bez matury nie mam co startować do szkoły teatralnej albo filmowej, więc staram się te obowiązki jakoś łączyć ze sobą, no ale jeżeli mam wyjazd do Warszawy, widzisz, jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, wsiada sobie w autobus miejski, po pół godziny jest na castingu, natomiast no, z Lublina jest to rodzaj pewnej wyprawy, rano, siedzenie w Warszawie, potem wracanie, więc no, cały dzień jest wtedy wyjęty już, prawda? Castingów nie przenoszą do Lublina, tam wszystko się kręci właśnie w stolicy. Na razie zagramy sobie oczywiście najlepszą muzykę na 89,9 FM, a do aktorstwa i początków w aktorstwie zaraz wrócimy. Zostańcie z nami. Rozmowy nieokrzesane. I 9 FM. Wracamy do Was na 89,9, oczywiście rozmowy nieokrzesane. Dzisiaj rozmowy o aktorstwie razem z Mateuszem Iwaniakiem, który w tym aktorstwie stawia, takim poważnym, profesjonalnym aktorstwie, dopiero stawia pierwsze kroki. No, skoro wczoraj rozmawialiśmy o modzie, która wchodzi do Lublina i o tym, jak sobie różni blogerzy i początkujący kreatorzy mody radzą, to dzisiaj musimy pójść dalej z Mateuszem w sztukę. Trochę zaczęliśmy o tej obowiązkowości rozmawiać, o tym, że pewien nawyk sobie trzeba zrobić. Zagrałbyś w każdej reklamie? Nie, myślę, że nie. Wiadomo, że pieniądze są bardzo kuszące, bo dostaje się za reklamy naprawdę bardzo fajne i atrakcyjne stawki. Też zależy od reklamy. Zazwyczaj są one bardzo wysokie i bardzo atrakcyjne. Natomiast nie chciałbym grać w reklamie, gdzie nie zgadzałbym się z pewnymi rzeczami. Kiedy na przykład pewien produkt nie zgadzałby się z moim światopoglądem, z moimi przekonaniami, więc odrzuciłbym taką reklamę. Nie w każdej reklamie wydaje mi się, że mógłbym zagrać. Też nie wydaje mi się, że nie do końca pasowałbym do pewnych schematów, pewnych reklam. Więc jeżeli ma się poglądy na określony temat i potem występujesz w reklamie, która sprzeciwia się tym poglądom, to pokazujesz też ludziom, że jest to, no, nie do końca powstaje sprzeczność, więc na pewno takiej roli bym nie przyjął. Musiałbym sobie przemyśleć, czy taka rola reklamowa nie zaszkodziła też by mi w jakiś tam sposób. Mówię na przykład o tym, że jak swego czasu bardzo popularne były reklamy wujka Ronalda i klasyka, a może frytki do tego. I tak mi szkoda było tego chłopaka, który tam występował w tej reklamie, bo myślę sobie, no, znajomi będą wiecznie go objeżdżali, dzwonili do niego domofonem i mówili, a może frytki do tego. To samo jest z filmem, że nie każdy film, który ci przypadnie światopoglądowo do gustu i rola... Nie, to film to już jest zupełnie co innego. Reklama to jest komercja. Reklama to jest coś, gdzie właściwie aktorzy nie występują, żeby zbudować tam niesamowitą rolę w reklamie. I raczej tutaj nie chodzi o sztukę, chociaż niektóre reklamy według mnie są sztuką. Natomiast do reklamy zazwyczaj idzie się po to, żeby zarobić pieniądze. Reklamy się wyświetla po to jest już zjawisko komercyjnie. Natomiast film jest zupełnie czymś odwrotnym i tutaj wydaje mi się, że aktor musi też umieć zagrać, jeżeli coś jest z nim sprzeczne. Jeżeli grałbym na przykład mordercę, wiadomo, że nie zgadzam się z tym, nie jestem taką osobą, która w taki, a nie określony sposób myśli. Natomiast byłoby to na pewno jakieś wyzwanie dla mnie duże. Musiałbym się na pewno przygotować do tej roli, wejść w takiego bohatera. Wydaje mi się, że z filmem jest trochę inaczej niż tutaj z reklamami. Dobry aktor to aktor, który się wcieli w każdą rolę? Wydaje mi się, że chyba nie do końca. No nie każdy aktor potrafi zagrać wszystko i wydaje mi się, że... Nie chodzi, że niektórzy aktorzy, postrzegamy ich na dzień dobry jako na przykład aktorów komediowych i no nie cholery. Pamiętam taki film z Robinem Williamsem, gdzie grał jakiegoś psychopatę. Totalnie mi tam nie pasował. No właśnie, tutaj zależy to wszystko od tego, jak aktor też udźwignie daną rolę. I jeden aktor dobrze czuje się w takich rolach, a nie innych, ale to też jest przypinanie łatki. Jeżeli ktoś się pojawia w trzech komediach, ludzie te trzy komedie widzą, też są to filmy komercyjne w jakiś sposób znane, no to potem przypina mu się łatkę, że gra tylko w komediach, a te filmy bardziej niszowe, w których zagrał też i ma w filmografii swojej, nie są być może tak wypromowane, o których się mówi, więc no bardzo łatwo o łatkę w tym świecie i w świecie filmu i w świecie seriali i może w teatrze nie, ale na pewno w filmie łatwo dostać taką właśnie łatkę, albo że się gra role komediowe, albo że się gra morderców, zabójców, więc no to jest jednak częsty problem aktorów i chcą się odciąć od pewnych rzeczy. Ale się nie da. Uważam, że to też zależy od podejścia. Na przykład Małgosia Kożuchowska, znana aktorka, którą też bardzo szanuję, odcięła się od wieloletniej roli w serialu i radzi sobie. Ale w jaki fantastyczny sposób zginęła. No, zginęła. Stary, w pudłach kartonowych zginąć. Tak, natomiast też to było dla niej ogromne ryzyko, wydaje mi się, dla aktorki, która przez kilkanaście lat wciela się w postać serialu, który ogląda bardzo wielu Polaków i odciąć się, bo tak naprawdę niektórzy aktorzy po takim odcięciu się od wieloletniej roli w serialu tak jakby znikają. Nie ma tutaj też reguły. Jednym się udaje, innym się nie udaje. Czasami, no, to jest krok, wydaje mi się, też trzeba mieć ogromną odwagę, żeby taki krok podjąć. Odcięcia się od roli, którą się budowało przez kilkanaście
kilkanaście lat. No, z jednej strony tak, z drugiej mam takie wrażenie, kiedyś miałem przyjemność rozmawiania z jednym ze scenarzystów pewnego popularnego polskiego serialu. No i z jednej strony opowiedział mi, że tych scenarzystów przez lata też jest całe mrowie i każdy ma jakiś swój sposób na to, żeby ten scenariusz ułożyć. Szkoda mi aktorów w tym wszystkim, no bo są takie paradoksy właśnie, jak Hanka ginąca w pudłach, jak Rysiek z Klanu, który padł w ten sposób, że go popchnięto i padł na podłogę. Aktor ma przerypane, bo chyba nie ma takiego wielkiego pola do dyskusji, ma zagrać i koniec. No, jeżeli decyduje się na rolę w serialu i podpisuje kontrakt na określony czas, aktor jest od tego, żeby zagrać rolę, nie jest od tego, żeby dyskutować. Chociaż zdarza się, że jeżeli scenariusz powstaje na bieżąco, aktorzy jakiś tam minimalny wpływ mają być może na budowane przez siebie postaci, mogą coś zaproponować zawsze scenarzyście, który albo to kupi, albo nie. Natomiast no, przez kilkanaście lat, jeżeli się gra rolę, tutaj aktorzy szukają też nowych wyzwań. W pewnym momencie ta rola być może zaczyna się nudzić, zaczyna się nie kleić i wtedy aktorzy podejmują decyzję o odejściu. Jeżeli przez kilkanaście lat gra się to samo, aktorzy wtedy szukają nowych wyzwań, chcą robić coś innego i rozumiem w pewnym sensie aktorów, że chcą spróbować czegoś nowego, czegoś innego. No myślę, że na pewno można się wypalić albo po prostu, jak to się mówi, odwalać fuszerę, grać taśmowo, a to chyba też nie o to chodzi. Szybkie granie przed nami i za chwilę podpytujemy Mateusza, co jeżeli jesteście młodymi, żwawymi ludźmi i na przykład chcecie zagrać, jak powinniście pokierować swoją karierą. Ale oczywiście najlepsza muzyka wcześniej na 89 i 9 FM. Rozmowy nieokrzesane. I 9 FM. I ostatni raz dzisiaj rozmowy nieokrzesane. Dzisiaj o aktorstwie razem z Mateuszem i Iwaniakiem, naszym początkującym lubelskim aktorem, którego będziecie mogli już niedługo zobaczyć w pewnym polskim serialu, nie możemy zdradzić jakim, ale to już niedługo. Mateusz, jesteś młodym facetem, powiedziałeś już kilka lat temu, wpadłeś na pomysł na siebie, żeby tym aktorstwem się zająć. Czy jeżeli jest sobie osoba w wieku lat 16-17, wtedy zaczynamy trochę się buntować, myśleć o przyszłości, stawiać pierwsze plany i potem niektórzy z nich je realizują. Jak się z tym aktorstwem zmierzyć? Od czego zacząć? Znaczy, ja się zawsze zastanawiałem, oglądałem telewizję i zastanawiałem się, skąd ci ludzie tam trafiają. Że przecież w internecie nie pisze się o castingach, teraz już tak. Natomiast te kilka lat temu jeszcze nie było to tak rozpowszechnione. Zastanawiałem się, na jakich zasadach są ci ludzie wybierani, więc poszukałem trochę w internecie, poszperałem. No i znalazłem pojęcie agencja aktorska. Poczytałem sobie trochę na ten temat, no i się zgłosiłem do takiej agencji. Nie spełniałem żadnych warunków, ponieważ trzeba było mieć 3 epizody mówione w filmach lub serialach i być z Warszawy lub okolic. Nie spełniałem tych warunków po prostu żadnego z nich, no ale postanowiłem, że się tam dostanę. Więc wysłałem najpierw maila, dostałem odpowiedź kategorycznie, że nie i koniec, bo nie jestem z Warszawy, nie spełniam warunków. No więc pisałem kolejne maile, dzwoniłem, no ale i w końcu... nie do tej samej agencji. Do tej samej. Do tej samej. Postanowiłem, że dostanę się właśnie do tej agencji i próbowałem właściwie przez okres około 2 tygodni, cały czas dzwoniłem, już chyba mieli mnie dosyć, że mnie przyjęli. Więc po 2 tygodniach już powiedzieli, że zapytają właścicielki agencji, czy jest taka możliwość, no i udało się, podpisałem z nimi umowę i zacząłem jeździć do Warszawy na castingi. Przyjęcie wychodzone. Tak. Jak cię wyrzucają oknem, to wracasz kominem. Tak, dokładnie. Ale to też jest... z tej zasady. To też jest chyba jakaś taka metoda, że trzeba mieć niezwykłe uparcie takie wewnętrzne, żeby pewne rzeczy zrealizować, szczególnie w tym zawodzie. To jest sprawa pierwsza, a po drugie odporność psychiczna, no bo ludność bardzo lubi jeździć po aktorach. No tak, no nigdy się nie da zadowolić wszystkich. Jednym dana rola się podoba, dla innych nie. Tak samo aktor może cię po prostu wkurzać. Nie lubisz tej postaci, nie lubisz jej gry, więc po prostu no raczej liczę się z tym, że jedni będą mi gratulować, inni będą mnie hejtować, więc raczej jestem przygotowany na to, że nigdy nie da się wszystkim dogodzić. Więc no to jest taki zawód, że jeżeli się wchodzi w ten świat, trzeba mieć świadomość, że się będzie na językach. Jeżeli się zajdzie gdzieś wyżej, że jeżeli będzie się osobą w jakiś sposób znaną albo się zaistnieje, na przykład po zagraniu jakiejś roli w filmie, trzeba się liczyć z tym, że będzie się komentowanym szeroko. Jak się odniesiesz do tak zwanego odbicia palmy? Ludziom odbija palma, ludziom fajnym, skromnym, sympatycznym, nagle trafia się coś i zmieniają się o 180 stopni. No spotkałem się z tym, z odbijaniem palmy, na szczęście nie na swoim przykładzie, natomiast jak byłem... Jeszcze. Jeszcze. Mam nadzieję, że nigdy. Na szczęście tutaj chciałem podziękować rodzicom za to, że w odpowiednich momentach ściągają mnie na ziemię i raczej tak pilnują, żeby mi ta palma nie odbiła. Natomiast
spotkałem się kilka razy z osobami znanymi, naprawdę, które szanowałem, natomiast po bliższym poznaniu są to osoby, którym no przysłowiowo palma odbiła. Są osobami mało sympatycznymi, nie szanują ludzi z planu. Zdarzyło się kilka razy nieprzyjemnych sytuacji, które miałem okazję oglądać. Wydaje mi się, że kto nie wiadomo jak byłby szanowanym aktorem. Może być bardzo znany, natomiast uważam, że szacunek powinno się okazywać każdemu człowiekowi. Od dźwiękowca po oświetleniowca. Każda osoba tak naprawdę i w teatrze, i na planie jest ważna. I oświetleniowiec, i dźwiękowiec, i kostiumograf. Każdy z tych czynników wpływa na to, też na grę aktora. Wchodzisz trochę na mętne wody. Mówię nie tym, co mówisz, ale tym, co robisz. To znaczy, te warszawskie wody są wybitnie mętne i potrafią pochłonąć bardzo sympatyczne osoby, tak jak powiedziałem. Twoje wrażenia z tego świadka warszawskiego, a Lublina, jeżeli chodzi o aktorstwo? To znaczy, w Warszawie poznałem bardzo fajnych ludzi, aktorów i nie tylko, którzy naprawdę w jakiś sposób też mnie zainspirowali do działania w tym kierunku. Natomiast też nie ma w tym reguły. Są osoby sympatyczne, otwarte, są osoby takie, które są raczej zamknięte i które też uważają, że osiągnęły tak wiele, że niektórzy nie są godni rozmawiania z nimi. Są osoby oczywiście, którym odbiła palma, ale wydaje mi się, że oni sami się ze sobą męczą. Wróćmy na chwilę do tych pierwszych kroków, bo powiedzieliśmy sobie, dobra, wychodziłeś sobie angaż w agencji, ale to nie tylko agencja, która się tobą zaopiekuje, ma tu cokolwiek do powiedzenia, ale przede wszystkim twoje umiejętności, jak je szlifować. Ja też tutaj przeczytałem sobie w internecie, że warto mieć kogoś, kto się tobą zajmie od strony aktorskiej. I znalazłem sobie nauczyciela od aktorstwa, pana Marka Grabowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, który jest po szkole krakowskiej, po PWST w Krakowie. I on zaczął mnie szkolić. Najpierw przyszedłem na przesłuchanie, żeby sprawdzić, na jakim etapie jestem. No i potem podsuwał mi kolejne teksty, na przykład cały czas jeszcze muszę pracować nad dykcją. I to jest osoba, która w pewnym sensie wzięła mnie pod swoje skrzydła i szkoli mnie w jakimś kierunku. Też właśnie działam u niego w teatrze. I osoba, która mnie już na tyle zna, też pracuję ze sobą kilka lat, już mnie na tyle zna, że wie, w jakim kierunku mnie posłać i też jakiś ma pomysł na mnie. Osoba, która kilkanaście lat przepracowała na scenie, ma też doświadczenie i może mi je przekazać. Rzeczy, które nie są napisane w książkach, techniki sceniczne, których nie znajdzie się nigdzie, chyba że zdradzi ci je aktor, który występował kilkanaście lat i zna te tajniki sztuczki teatralne. Czyli znajdujemy sobie patrona. Patrona, albo też działają domy kultury, działają różne kółka teatralne. Ja chciałem pracować z aktorem. Z aktorem, który jest po szkole aktorskiej, który będzie w jakiś profesjonalny sposób te zajęcia prowadził. I raczej takie kółka, gdzie prowadzą to osoby, które nie mają zbyt wiele wspólnego z teatrem, no nie pomagają, chociaż występowanie na scenie zawsze daje jakieś obycie. Ja sobie znalazłem profesjonalistę, któremu zaufam i też będę miał u niego jakiś autorytet, który będzie mnie szkolił w dobrym kierunku i pozwoli mi też na to, żebym mu z czystym sumieniem zdawać do szkoły teatralnej jako osoba, która jest do tego przygotowana. A już nie takich zawodników, którzy byli przygotowani, szkoły teatralne odrzucały. Oczywiście, też się to może zdarzyć. Natomiast no ja wierzę jednak, że się dostanę. Nie wiem, czy za pierwszym, czy za drugim, czy za piątym razem, ale będę uparcie do tego dążył i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda i zagram kiedyś z osobami, które są szanowane, które są wielkimi aktorami i będę też mógł porozmawiać z nimi, sprawdzić, jak przygotowują się do roli i zainspirują mnie w jakiś sposób. No cóż, to chyba sam wypowiedziałeś to, czego bym ci sam życzył. Pozostaje mi w takim razie podziękować ci serdecznie za obecność dzisiejszą. Ja również dziękuję. My słyszymy się już po raz ostatni, jutro w tym tygodniu. Piątkowe rozmowy nieokrzesane to oczywiście podsumowanie naszych wszystkich audycji z tego tygodnia. Tymczasem życzę dobrej nocy, w zasadzie miłego dnia, bo końcówka dnia nam się jeszcze za oknem chyli. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, Piotrek Korzepczak.